Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem Arki z Wisłą Płock. Są z nami trener Wojciech Łobodziński, witam trenerze. Dzień dobry. Oraz w imieniu zespołu Hubert Adamczyk, witam. Dzień dobry. Zdobywca pięknej bramki w ostatnim wyjazdowym spotkaniu Arki, dającej także cenny remis. Proszę Państwa, tradycyjnie zachęcamy kibiców do zakupu biletów w przedsprzedaży. Także myślę, dość fajna informacja dla tych kibiców, zwłaszcza którzy korzystają z trybuny Tory. Od tego najbliższego spotkania będzie stały punkt stacjonarny. Można powiedzieć taka filia oficjalnego sklepu Arki, która będzie na stałe. Przed tym spotkaniem otwarta będzie od godziny 11:00 i akurat przed tym meczem będzie można kupić specjalne, dedykowane szaliki właśnie trybuny Tory. Tak więc myślę, że także będzie to dodatkowe ułatwienie dla wszystkich kibiców, dla których wcześniejsze przyjście na przykład do sklepu, a później wchodzenie przed meczem przez bramki do swojego sektoru może wydłużać ten czas, a teraz będzie to specjalny punkt dedykowany właśnie dla tej trybuny i myślę, że w tym kierunku będziemy także między innymi zmierzać, jeśli chodzi o organizację naszych spotkań. A teraz bardzo proszę o pytania do trenera oraz Huberta. To ja zacznę może. Dzień dobry, Mateusz Chawrut, Meczyki. Huberta zapytam, czy na treningu też padają takie ładne bramki jak w Lublinie? A no to może odpowiedz najpierw. A do trenera pomęczę zaraz. Zdarzają się, wiadomo, że ćwiczymy ten element od dłuższego czasu, bo to też jest jakaś forma zaskoczenia przeciwnika. No, fajnie, że akurat w tym meczu się udało strzelić, no ale tak jak już mówiłem wcześniej, jak ta bramka wpadnie, nie ma znaczenia. Ważne, że dała nam cenny punkt. A miałeś wchodząc na boisko zachętę czy instrukcję, żeby spróbować właśnie tych strzałów z dystansu jako piłkarz, który powiedzmy jest, no nie wiem, w trójce pewnie najlepiej i mających najlepiej ułożoną nogę w drużynie? No takie założenia mamy co mecz. Myślę, że nie wiem, czy akurat w tym momencie było to przypomniane, czy nie, ale no, każdy z nas myślę, że ma świadomość swoich umiejętności i wiemy, jak się zachowywać na boisku. No tego akurat wymagała sytuacja i taką podjąłem decyzję. Okay, dziękuję. Trenera zapytam o stan zdrowotny w drużynie, bo wiadomo, że Sebastian Milewski miał ten problem po ostatnim meczu. Więc to jest pierwsze pytanie, jak z nim i jak z resztą zespołu, a drugie, czy trener już wie, jak załatać dziurę na lewej stronie obrony. Dziękuję. No tych problemów mamy więcej niż się wydawało, także być może będzie tak, że bez pięciu zawodników nawet wystąpimy w tym meczu. Walczymy do końca, jeżeli chodzi o niektóre pozycje, więc no pierwszy raz się spotykamy z taką sytuacją w tej rundzie. Nie będę mówił o nazwiskach, no bo też nie chcę ułatwić przeciwnikowi zadania, ale no trochę tych problemów mamy. Także jeżeli chodzi o sam skład, to myślę, że do soboty, do ostatniego treningu będziemy się mocno zastanawiać nad tym, jaką jedenastkę wystawimy. Dzień dobry, Jarosław Woliński, magazyn pomorski. Trenerze, wrócę do meczu z Motorem Lublin. Niektórzy mogą powiedzieć, że strata dwóch punktów, że można było wygrać, ale ten jeden punkt drużyny chyba naprawdę trzeba cenić przed końcową rozgrywką. Jak pan sądzi, trenerze? Czy sam punkt jest ok? Ja bardziej ten mecz rozkładałem na takie czynniki i to, co robiliśmy źle, czym nas przeciwnik zaskoczył, chciałbym, żeby się nie powtórzyło, więc sam punkt do tabeli na ciężkim terenie jest oczywiście cenny. Karol oczywiście miał piłkę meczową na to, żeby zamknąć, ale z perspektywy meczu, tak jak mówię na konferencji, ten wynik był sprawiedliwy, więc tak, punkt do tabeli jest ok. Gra nasza w pierwszej połowie nie była ok, ale też super reakcja w drugiej połowie zespołu na to, co się wydarzyło w pierwszej. Trenerze, przy tym układzie, że są kłopoty zdrowotne, mówi pan o pięciu nawet zawodnikach. Łącznie z kartkami. Z kartkami, tak, o pięciu zawodnikach. Przed nami mecz z Wisłą, teoretycznie silniejszym zespołem aniżeli Znicz, Zagłębie, Rysowia. Czy właśnie te trzy mecze po meczu z Wisłą Płock dadzą panu taką gwarancję, że będzie mógł pan rotować składem, że jednak to nie będą takie silne zespoły? No nie. Wydaje mi się, że wybieganie w przyszłość choćby 3 dni jest już za dużo, bo tak naprawdę wszystkie drużyny mają w tej chwili na tym etapie sezonu ten sam problem, czyli kartki, więc my zagrożonych zawodników bodajże mamy jeszcze kolejnych 3, także tak jak mówiłem wcześniej, że pojedynczo, jeżeli nam wypadają,
to jeszcze jest okej. No teraz wypadł nam Gojo i Lipa, więc nominalnych zawodników, którzy mogą grać na lewej obronie dwóch, także to nam skomplikowało sytuację. Mileś na pewno wypadł na dłużej. Kolejne jakieś drobne urazy, więc no nie możemy wybiegać w przyszłość, musimy radzić sobie tu i teraz, dlatego też trochę się wspomagamy młodymi chłopakami do kadry meczowej, którzy bardzo dobrze się pokazali w ostatnim meczu w juniorach, także w Celiotce, więc oni być może dostaną szansę w tym meczu. Dziękuję. Panie trenerze, Andrzej Dziedzielski, Telewizja Polska w Gdańsku. Panie trenerze, w tym meczu z Motorem, mówił pan już o tym, ta pierwsza połowa to taka połowa, która raczej wam nie wyszła. Czy ma pan już receptę i wie pan, i skąd właśnie taki, bym powiedział, dołek u niektórych zawodników jakby zostali w szatni? Czy to jest coś, co już pan przeanalizował? Bo wydaje mi się, że ten mecz z Wisłą to będzie taki mecz, bo śmiem twierdzić, walki, bo to jest zespół, który gra bardzo ciasno, bardzo twardo i przede wszystkim w środku, no to jest ich klucz. Nie był dołek w pierwszej połowie, to po prostu moja wina była i tyle, tylko tyle. Element zaskoczenia przeciwnika i po prostu być może no, przeciwnik nas zaskoczył i nie brałem pod uwagę wszystkich aspektów, więc to jest tylko i wyłącznie taktyczny aspekt decydowało o tym, że myśmy źle weszli w ten mecz. Chociaż tak patrząc później na statystyki, to tak naprawdę te pierwsze 20 minut, bo później już było coraz lepiej. Ten karny wybił nas trochę z rytmu. Więc tak, no biorę to na klatę, ale też super reakcja po przerwie, więc ja raczej szukam tych pozytywów. No, każdy się szykuje pod przeciwnika, każdy reaguje, więc Motor na pierwszym połowie zaskoczył. Wydaje mi się, że my Motor w drugiej. Po tym, w jaki sposób się ułożyły te wyniki w ostatniej kolejce, wasz remis zyskał na znaczeniu. I patrząc w układ tabeli tych meczów, które w tej chwili przed wami, a szczególnie tej kolejki, no wydaje się, że ten mecz z Wisłą Płock jest taki bardzo kluczowy. To znaczy on otwiera pewną szansę, tak? Bo te drużyny pozostałe później w tych kolejkach, kiedy wygracie z Zniczem, Resowią, pod Beskidziem, Sosnowcem, grają między sobą, więc muszą tracić punkty. I wydaje się, że ten mecz właśnie z Płockiem jest takim meczem, który może bardzo dużo, że tak powiem, ustawić. Chyba już to pytanie było kilka razy. Kolejny mecz. Także tych pytań jest za każdym razem, że to jest kluczowy mecz, prawda, w kontekście tabeli. No, ta pierwsza szóstka między sobą będzie grała. No i ja bym przestrzegał przed tym dopisywaniem sobie punktów przed na przykład z Niczem, który potrafił u siebie wygrać z Motorem na przykład. Zobaczymy, jak oni jutro z Wisłą Kraków zagrają u siebie. Także ja bym przestrzegał przed dopisywaniem sobie punktów przed Zniczem, Resowią czy nawet Sosnowcem, który teraz trochę złapał tej świeżości. Więc nie, no jeżeli chodzi o sam Płock, jest to zespół, który zyskał po przyjściu trenera Żurawia. Jeżeli chodzi o wszystkie elementy praktycznie, łącznie z agresywnością, fizycznością, bieganiem, ale też tą taką organizacją gry, więc na pewno to jest dużo lepszy zespół i zupełnie inaczej grający niż w naszym meczu w tamtej rundzie. No i właśnie w kontekście tego, że te mecze zaczynają wchodzić już taką decydującą fazę, kartki, o których pan tutaj mówi, kontuzje, które niestety się zdarzają, chciałem zapytać personalnie o dwóch zawodników. Powiem szczerze, że bardzo mocno kibicowałem Skórze, który miał bardzo dobrą jesień. No teraz na wiosnę jakby faluje bardzo. Czy pan ma też swoją już diagnozę tego, dlaczego no, nie jest w stanie utrzymać jakiejś tam, powiedzmy, w miarę stabilnej formy? To jest jedno. A dwa, chciałem się zapytać o Turskiego, który wszedł w pierwszym meczu, strzelił bramkę i wydawało się, że będzie takim zmiennikiem, który odciąży troszkę Karola. Co z nim? Jeśli chodzi o Kacpra, to temat wracający. No. My już tu powoli radzimy sobie z tą jego fizycznością, tą jego intensywnością, bo on bardzo biega na dużych intensywnościach i później ma problemy z tym utrzymaniem tej wysokiej dyspozycji fizycznej, bo zyskał taktycznie na pewno i też nie wszyscy to dostrzegają, a ja to dostrzegam, że on zaczął po prostu lepiej taktycznie grać, lepiej bronić i tu będę dalej stawiał na niego, bo to jest chłopak o bardzo dużym potencjale i liczę dalej na niego. Te liczby mógłby mieć lepsze, ale wydaje mi się, nie wiem, z jego uderzeniem, z jego takim dobrym dośrodkowaniem on powinien mieć tych liczb więcej i jeżeli trochę zrozumie
bardziej, że zyska tej odwagi więcej w graniu swoim, to może mieć te liczby więcej. Jeżeli chodzi o Turskiego, sprawa jest prosta. Od niego wszystko zależy. Mecze rezerw, mecze treningi, zresztą rozmawiamy codziennie. Nikt za darmo nie dostanie składu. To, że ktoś raz wszedł na boisko, strzelił bramkę, nie znaczy, że będzie dostawał minuty. Jestem na każdym meczu rezerw, jeżeli tylko mogę, i juniorów również, czy starszych, czy młodszych. No naprawdę oglądam wszystko, co się da tutaj i nic mi nie umknie. Jeżeli ktoś sobie nie zasłuży w drugiej drużynie, to nie będzie grał. Proste. I mam pytanie do ciebie. W tej chwili, w tej sytuacji, która jest, wygląda na to, że jeśli trener obdarzy cię zaufaniem i wyjdziesz w tym pierwszym składzie, to nie tylko te elementy ofensywne, z których zawsze słynąłeś, ale wydaje mi się, że też wiele różnych funkcji tych defensywnych może na tobie ciążyć. Czy też masz takie poczucie tego, że jednak to troszeczkę trzeba będzie też popracować w tyle? Tak, no mam tego świadomość już od początku przyjścia trenera Łodzińskiego, więc też trzeba było tą grę trochę przestawić moją, i ta moja pozycja na boisku też była troszkę inna, bo mamy dużą wymienność pozycji i funkcji, więc no myślę, że jestem już w miarę do tego zaadaptowany. Będę oczywiście robił to, co trzeba, żeby grać, bo to jest najważniejsze i przede wszystkim wynik zespołu, także tyle. Ja się odniosę do tego, bo myślę, że Adaś dał taki, zyskał na tym ustawieniu dużo i dzięki temu poprawił grę w obronie bardzo. U niego ten skok jest zauważalny, naprawdę. Czy może tak jak a propos Kacpra, tych liczb ma trochę mniej, ale ta jego pozycja jest trochę inna w tej chwili i docelowo moim zdaniem ta pozycja jego może być 6-8, a nie 10, więc ja tak uważam. Nie wiem. Nie? Ja się zgadzam. Cześć, mówi Bójko, Sportowa Gdynia. W tym meczu zapowiedzieli swój udział państwo prezydentostwo INSPE. Czy to będzie, zresztą dostali zaproszenie oficjalne. Pochwalili się? Nie, tylko chodzi o to, czy to wpłynie na was mobilizująco ich obecność, czy raczej paraliżująco? No w kontekście takim, że przyszłej współpracy klub miasto. Znaczy, ja lubię politykę, ja ogólnie bardzo lubię, a tą lokalną pewnie mniej się interesuje, bardziej tą taką ogólnopolską. Miasto, czy władze miasta przy współpracy z klubem mają ogromne znaczenie. No w całej Polsce jest tych przykładów mnóstwo i my również jako klub liczymy na współpracę przyszłych władz klubu, ale jako zawodnicy, sztab nie mamy żadnego wpływu i na pewno się nie opowiemy za żadną ze stron. Nie chodzi o to, żeby... Nie, ja wiem. Czy nie ma to bardziej mobilizowało, czy paraliżowało? Nie ma żadnego znaczenia. Nie ma. Dobrze, no zaraz, no to nie. Jacek Łuszczyński, Trójmiasto.pl. Miałem nie zadawać tego pytania, bo jakiś czas temu, jak takie zadałem, to trener powiedział, że trener 3 mecze to w tygodniu może zagrać. Ja mogę zagrać. Tak jest. A więc teraz pytanie, bo jednak wydarzyło się wiele w tej zdrowotności, w tych kartkach, więc teraz pytanie, bo akurat tak nieszczęśliwie się złożyło, że ten okres będzie najintensywniejszy w tej rundzie, bo zagracie w ciągu tygodnia te 3 mecze. No i co w związku z tym właśnie? Czy tych juniorów, których pan obserwuje, oni weszli jakby na stałe do pierwszej drużyny, czy tylko będą dowołani na mecz? Jak sobie tak radzicie, tak praktycznie, trochę bardziej obrazowo? Dziękuję bardzo. Znaczy, są zawodnicy, co trenują z nami na co dzień, co nie byli w kadrze meczowej, co teraz doskoczą, czy Szymek, czy Staniszewski, ale są zawodnicy, którzy przez zeszłego tygodnia z nami trenują i to rotujemy. Bardzo, bardzo się wyróżniają w tej drużynie. I tak jak mówię, no, to taki moment sezonu przychodzi, że nie wykluczam tego, że dostaną szansę. Tych meczów mamy dużo teraz. Też terminarz nam nie za bardzo sprzyja, bo Znicz gra jutro, my gramy w niedzielę. Więc 2 dni więcej będą mieli. No, to ja tam nie narzekam, ale po prostu stwierdzam fakty, że tak będzie. Nie? Że będziemy mieli od niedzieli do środy bardzo krótki mikrocykl. Potem tak naprawdę nie będziemy mogli potrenować i będziemy się po prostu regenerować tylko. Więc no, wszystkie ręce na pokład. No, wróci dwóch wykartkowanych, z Milesiem
Raczej nie. Więc no, musimy sobie radzić, nie ma wyjścia. To ja jeszcze dopytam o Marka Navarro, bo umiejętności raczej jego nie będziemy podważać. A czy on jest już taktycznie gotowy, żeby wejść i grać? Na przykład od pierwszej minuty, ale ogólnie pojawić się już na boisku. Dzień. Myślę, że tak. Jest gotowy, wydaje się. Taktycznie to akurat chyba najmniejszy problem. To jest gościu, który grał na takim poziomie, że no nie wyobrażam sobie, żeby nie tak, był. Ale do pana taktyki, wiadomo. Tak. No, myślę, że tu filozofii wielkiej nie ma. Jest już z nami jakiś czas. Jest na tych odprawach. Dzisiaj mieliśmy indywidualną odprawę z nim. Nie wykluczam jego gry w jakimś wymiarze czasowym w najbliższym meczu. Ja chciałem się zapytać o ten mecz najbliższy z Płockiem. W Płocku gra dwóch piłkarzy, byłych piłkarzy Arki, trener, były też zawodnik Arki. Czy sądzi pan, że będzie to miało jakieś znaczenie, że będą się chcieli pokazać trochę, tak przypomnieć swojemu byłemu klubowi? No zawsze to ma jakieś znaczenie. Adaś też grał w Płocku. Też będzie chciał się przypomnieć. Ja też grałem w Płocku. Też będę chciał się przypomnieć. Także jest dużo tych zależności. Na pewno jakieś to znaczenie ma. Mimo wszystko, czy jakieś dobre wspomnienia, czy złe, jakieś emocje zawsze dodatkowe takie mecze wywołują. Hubert, jakieś SMS-y krążą? Właśnie, Hubert, to dla ciebie jest taki normalny mecz, no bo nie byłeś zbyt długo w tym Płocku przecież, ale jednak byłeś. Myślę, że normalny mecz, jakby nie ma tutaj jakichś wielkich sentymentów. Myślę, że ani po naszej stronie, ani po stronie chłopaków z Wisły Płock, którzy grali wcześniej w Arce, no wiadomo, mecze jak każdy inny. I tak na koniec jeszcze pamiętam, że ten mecz Wisła, taki bardzo zachowawczy mecz, znaczy było widać, że żadna z tych drużyn nie chciała się otworzyć. Czy pana zdaniem Wisła Płock, która tutaj przyjedzie, zagra podobną taktykę, czyli bardzo twardo w tym środku pola, plus Sekulski, który jest nieobliczany, mówiąc delikatnie, i szybki. Czy to jednak nie będzie podobny mecz, właśnie taki, że trochę na zasadzie kto pierwszy ukuje, to będzie miał szansę? Czy wbrew pozorom Płock wcale tak bardzo mocno nie broni. Oni naprawdę próbują grać wyżej i mówię, to jest zupełnie inny zespół jak w tamtej rundzie. Grają bardzo mocno, agresywnie, ale w różnych formach, nisko, wysoko, średnio, także tu my musimy być przygotowani na wszystko. A tych dwóch stoperów, bo tak naprawdę Biernat, Jach, no to są ludzie, którzy trzymają cały środek pola. Myśli pan, że ta walka Karola z nimi to będzie taka kluczowa, jeśli chodzi o ten... No, tutaj stałe fragmenty bardziej tworzą w domu grę też, bo Biernat jest bardzo, bardzo groźnym zawodnikiem. No, szykujemy coś na to oczywiście też, bo fizyczność, jeżeli chodzi o tą linię obrony, może być po ich stronie, ale inne elementy dojdą. Pamiętam, że czy to, że już jest tak blisko, że ta ekstraklasa już tak jest na horyzoncie, to jest dla pana łatwiejsze do zmotywowania drużyny, czy trudniejsze? Czy łatwiejsze, czy trudniejsze? Ja myślę, że zawodnicy mają świadomość, w jakim momencie są. Ja nie muszę im co tydzień przypominać, czy codziennie, że jesteśmy blisko, czy daleko. Wydaje mi się, że to... Jesteśmy już na takim etapie sezonu, że szkoda by było wypuścić taki moment. 7 punktów przewagi nad trzecią, to jest frajerstwo by było, prawda? Oj, nie takie rzeczy piłka, naprawdę. Skromność, okej, pokora, tak pewność siebie też, ale no tak, mamy jakieś tam... Zyskaliśmy trochę tych punktów przewagi i warto było to utrzymać. Oczywiście najlepiej by było wygrywać, bo jeżeli będziemy wygrywać, no to już nas nikt nie dogoni. No ale futbol widział różne rzeczy i musimy być czujni. Tak więc myślę, kończąc już rzeczywiście dzisiejszą konferencję, zapraszam na kolejny z tych etapów, który pozostał nam do końca. I w niedzielę spotykamy się na Stadionie Miejskim. Dziękuję bardzo.